I poproszę o zabranie głosu panią małopolską wicekurator oświaty, panią Halinę Zimmer. No jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj razem z wami być i mogę uczestniczyć po raz kolejny w podsumowaniu działań bardzo ważnych i myślę ważnych nie tylko dla ludzi dorosłych, dla tych, którzy już pewien etap życia mają ze sobą, ale ważnych przede wszystkim dla tych, którzy wchodzą w życie dorosłe. Ten projekt, różnie nazywający się w poprzednich latach, to kontynuowanie pamięci o tych wydarzeniach, o tych ludziach, którzy tworzą naszą wspólną historię. Ponieważ historia Solidarności, Solidarności również małopolskiej, to nasza wspólna historia. Historia właśnie tych starszych i tych młodszych. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, w szczególności młodzieży, i życzę wam wielu sukcesów, wspaniałych wakacji słonecznych, bo już wkrótce. I zapraszam do uczestnictwa w kolejnych projektach na przyszły rok. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Grzeszka, przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność. Dzięki waszym pracom, dzięki pamięci o tych chwilach, które odmieniały Polskę, przyszłe pokolenia będą miały wiedzę o tym, że ta droga nie była łatwa, że ona często niszczyła wielu ludzi, wymagała od nich poświęceń, często utraty nawet życia i zdrowia. I dlatego ta polska droga do wolności musi być przypominana, zwłaszcza w naszej najnowszej historii, bo mimo wydawałoby się znajomości wielu faktów, to jeszcze dziś, ja także tego doświadczam w swojej pracy, oprócz wielu bohaterów znanych z pierwszych stron gazet z tamtych dni, jest wielu tych, o których zapomniano, o których nawet często nikt nie wie, że przykładali swoją cegiełkę do tej wolności. I także ten konkurs temu ma służyć odnajdywaniu takich ludzi, pokazywaniu przez was, a także być przykładem do naśladowania, bo szereg tych postaw jest naprawdę godnych naśladowań. I poproszę o zabranie głosu pana Bartosza Kalińskiego, starostę Ladowickiego. Chciałem serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim tym członkom Solidarności, którzy dbają o pamięć minionych lat, którzy starają się walczyć o tą pamięć, bo wiemy, że tą historię próbowano i cały czas próbuje się zakłamywać. I tutaj na ręce szefa Małopolskiej Solidarności składam wyrazy gratulacji i podziękowania o to, że walczycie o pamięć o tych najważniejszych, ale również tych, poprzez takie konkursy, tych, o których często historia mogłaby zapomnieć. Dziękuję uprzejmie. Poproszę o zabranie głosu pana Michała Siwiec-Cielemona, przedstawiciela Biura Poselskiego, pana Józefa Brynkusa, posła na Sejm Rzeczpospolitej. Proszę państwa, pan poseł Józef Brynkus niestety nie może uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, ponieważ rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Pan poseł pozwolił sobie przesłać list, który pozwolę sobie odczytać. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom projektu za podjęcie trudu przekazywania dla pamięci kolejnych pokoleń znaczenia i dorobku wielkiego ruchu społecznego, jakim była i pozostaje Solidarność. Konferencja, która wpisuje się w ramy Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, dotyczy ciekawej i ważnej formy realizowania nie tylko zadań edukacyjnych, ale także polskiej polityki historycznej, zgodnej zarówno z historyczną prawdą, jak też z interesami państwa i społeczeństwa. Zapraszam na scenę pana Pawła Jarosza. Poprowadzi on występ finalistów konkursu, spośród których komisja wybierze trzech laureatów. Dzień dobry państwu.
Po raz piąty Ognisko Pracy Pozaszkolnej zorganizowało Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i do ścisłego finału zakwalifikowaliśmy 8 solistów, których za chwileczkę Państwo wszyscy usłyszycie. Jako pierwszą usłyszymy Małgorzatę Pindel, zespół szkolno-przedszkolnego w Spytkowicach. Zapraszamy już na scenę. Gdzie w niebie śni? Krzyż zaśpiewa nam za chwileczkę Adrian Sekuła z zespołu szkół numer 2 w Brodach. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni. Adrian Sekuła. A za chwileczkę piosenkę Wolność zaśpiewa Klimek Justyna z gimnazjum w Graboszycach. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lodu Nikodem Pawełek ze szkoły podstawowej w Graboszycach. Warszawa. Zapraszam Natalię Srokę, a Natalia jest z zespołu szkół ogólnokształcących w Zatorze. Karolina Kosek z piosenką Miasto. Karolina reprezentuje zespół szkół i placówek oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas, rytm twoich kroków. Rozumieliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał. Chwileczkę usłyszymy modlitwę dziewczyńską w wykonaniu Lis Barbary ze zespołu szkół oświatowych w Kasińce Małej. Chciałabym nowe ręce do parzenia kawy, robienia makaronu i rwania sałaty. Modę ty to najwyżej wyczyszczą karabin. Potem na to kwiaty. Ty nie chcę te zepsute kres paznokciami. I jakie mam to teraz? Osoba, będzie to piosenka Lot Orłów Przerwany w wykonaniu Głąb Magdaleny zespołu szkół ogólnokształcących w Zatorze. Nie chciałam was śpiewać, nie chciałam wam pisać
że nadszedł długo oczekiwany czas wręczenia nagród, których fundatorami są Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, Region Małopolski NSZZ Solidarność, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowickach, Wadowickie Centrum Kultury oraz Zakłady Cukiernicze Skawa. Kategoria film szkoły ponadgimnazjalne. Laureatami drugiego miejsca są Adrianna Woda i Mateusz Nowak z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie. Zapraszam na scenę. Druga kategoria, prezentacja multimedialna. Kategoria film szkoły gimnazjalne. I laureatami pierwszego miejsca są dziewczyny z Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach Agata Iskierka i Klaudia Błocek. Zapraszam i brawa dla nich. I kategoria prezentacje multimedialna szkoły gimnazjalne. Aleksandry Cholewę, Aleksandra Pałasz i Izabelę Talagę z laureatów pierwszego miejsca z gimnazjum numer 1 w Rabie Wyżnej. I pierwsze miejsce Natalia Sroka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.